spotykamy się na premierze filmu 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach. Ty jesteś tutaj nowa w ekipie. Opowiedz, jak zareagowałaś, gdy dostałaś propozycję zagrania w tym obrazie? Ucieszyłam się, ponieważ ja wszystkie te twarze znam. To znaczy, może nie wszystkie, bo teraz patrzę na plakat, no ale z Piotrkiem Głowackim już też dużo grałam, z Maćkiem Zakościelnym. Wszystkich tych ludzi dobrze znałam, z Alicją Machledą mi się grało cudownie. No, grałyśmy przyjaciółki, więc wspaniale. I my też spotykamy się często w innych produkcjach, więc dla mnie to było, no to taki miód na serce, no. Zawsze, no, taki film to jest dla aktorki, no, czymś super, no. Taka przygoda, no, taka klejona ekipa, wiesz, każdy skądinąd. Taki film jest dla nas taką chwilową zmianą na pewno. Jak przeczytałem scenariusz, to wiedziałem, że film będzie też troszeczkę inny niż scenariusz, bo to zawsze tak jest. Więc scenariusz jest Biblią, której się trzymamy, ale później w montażu to różnie wychodzi. I dzisiaj jestem bardzo ciekawy, co to z tego wyszło. Mój bohater troszeczkę dojrzał, ale dojrzał i nie dojrzał tak naprawdę, bo na początku filmu myślimy, że on dojrzał i że jest takim ustawionym, fajnym mężczyzną w stałym związku, ale okazuje się, że taki dosyć ważny moment w jego życiu psuje jego konstrukcję, jego fundamenty dojrzałości. Komedia romantyczna musi mieć w sobie hardą, zadziorną postać, jaką jest na przykład pestka taksówkarka. Ja też, no, tak, przyznaję, że najbardziej lubię kino artystyczne, też najlepiej się w tym czuję, ale uważam, że wszystkiego w życiu trzeba spróbować i wtedy tak naprawdę się rozwijamy. Pestka jest charyzmatyczną jednostką, wydaje mi się, że mamy w sobie ze sobą wiele wspólnego. Ja też tak zawsze pracuję, że daję postaci wiele cech swojego charakteru, zupełnie podświadomie, ale też wracam z planu i znajomi się ze mnie śmieją, że zupełnie inaczej się zachowuję. Ja po prostu bardzo przywiązuję się do swoich bohaterek, no. No, ja też jestem z Wałbrzycha, jestem taką bardzo hardą, zasadniczą dziewczyną i wydaje mi się, że to mogą tej Pestce od siebie dać, no. Na tym mi zależało, żeby tylko nie była takim ładnym dodatkiem, po co. A jakim reżyserem jest Sylwester Jakimow? Bo on to trochę wyrasta na specjalistę od komedii, bo mogliśmy w ubiegłym roku oglądać na Młodzi film jego fabularny debiut, komedię bardzo udaną, a teraz pojawia się w franczyzie 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach. Ja uwielbiam pracować z panem reżyserem naszego filmu. To jest reżyser, z którym też pracuję przy innych rzeczach. Lubię jego pracę, jest szybka, fajna i energiczna, więc marzy mi się, żeby grać u Sylwestra, więc jakby... No coś mam powiedzieć, no uwielbiam go, no jest wspaniałym facetem. To jest człowiek, który ma naprawdę niesamowite poczucie humoru. Ja kupuję jego poczucie humoru. Myśmy się poznali wcześniej na planie serialu M jak miłość, więc dużo pracujemy jeszcze nawet teraz. Więc kupujemy swoje poczucie humoru, więc on łykał moje propozycje, a ja jego propozycje łykałem. Jest naprawdę bardzo zdolny twórca. Przyznam szczerze, że właśnie osoba reżysera była jedną z rzeczy, która mnie bardzo skłoniła do wzięcia udziału w tym projekcie, ponieważ już od samego castingu jakoś tak czułam, że dobrze się z nim będzie pracowało, że on też interesuje go to, co jest po prostu poza scenariuszem, też poza tekstem, a nie tylko takie klepanie i odwalanie roboty. On po prostu wchodzi w to głębiej i przy okazji jest bardzo fajnym człowiekiem, także no tak intuicyjnie wyczułam, że to jest to. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę oderwać się od tej naszej rzeczywistości, od tych trudnych czasów, to zapraszam Was na film pod tytułem 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach, od 28 stycznia w kinach, żebyście się uśmiechnęli, wzruszyli, troszeczkę pomyśleli i po prostu miło spędzili czas.